Niebezpieczne zwierzęta większości z nas kojarzą się przede wszystkim z wielkimi drapieżnikami, ale wiele z nich nie musi mieć ostrych kłów, wielkich pazurów i silnych łap, by być najsprawniejszymi zabójcami w świecie przyrody. Niektórych gatunków nawet nie kojarzymy z poważnym zagrożeniem. Choć to człowiek wygrał wyścig ewolucyjny, to w obliczu najgroźniejszych zwierząt i tak pozostajemy niemal bezbronni. Dziś przedstawimy Wam 10 najbardziej niebezpiecznych zwierząt na świecie, które mogą Was zaskoczyć swoją skutecznością w świecie natury. 10. Waran z Komodo. Waran z Komodo, nazywany też smokiem z Komodo, to największa żyjąca jaszczurka. Żywi się przede wszystkim padliną, ale niech to nikogo nie zwiedzie. Jest niezwykle sprawnym zabójcą, który poluje na ptaki i duże ssaki. Bez problemu zabije i pożre człowieka. Waran z Komodo zadowala się ptakami, ale w jego zasięgu pozostają też duże ssaki. Jego ukąszenie jest śmiertelne ze względu na bakterie w ślinie. 9. Niedźwiedź polarny. Niedźwiedź polarny to jeden z największych drapieżników lądowych. Jest większy od swoich brunatnych kuzynów i znacznie agresywniejszy. Doskonale pływa i nurkuje, co czyni go groźnym łowcą zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Niedźwiedź polarny może z łatwością upolować nawet duże zwierzęta, takie jak słonie morskie. 8. Żarłacz biały. Żarłacz biały, znany również jako rekin ludojad, jest jednym z największych drapieżników oceanicznych. Mimo że ataki na ludzi są rzadkie i często wynikają z pomyłki, jego potężne szczęki mogą wyrządzić ogromne szkody. Żarłacz biały wyczuwa krople krwi w ogromnej ilości wody i może ścigać ofiarę na duże odległości. 7. Bawół afrykański. Bawół afrykański, znany jako czarna śmierć, jest nieprzewidywalnym i niezwykle agresywnym zwierzęciem. Dorosłe byki ważą nawet 900 kg i mają ogromne rogi. Gdy bawół poczuje się zagrożony, atakuje bez wahania, a jego potężne uderzenia mogą z łatwością zabić człowieka. 6. Słoń afrykański. Słoń afrykański jest największym ssakiem lądowym. Chociaż zwykle jest łagodny, gdy czuje się zagrożony, staje się niezwykle niebezpieczny. Ważący do 6 ton słoń może z łatwością zadeptać człowieka. Rocznie słonie afrykańskie są odpowiedzialne za śmierć wielu osób. 5. Kobra indyjska. Kobra indyjska jest jednym z najbardziej jadowitych węży. Jej jad może zabić 15 dorosłych osób. Węże te są nieprzewidywalne i mogą zaatakować z byle powodu. Ich szybkie ruchy i agresywne usposobienie sprawiają, że są szczególnie niebezpieczne. 4. Krokodyl różańcowy. Krokodyl różańcowy jest największym krokodylem i jednym z najgroźniejszych drapieżników. Jego potężne szczęki mogą zmiażdżyć każdą ofiarę. Krokodyle te polują na wszystko, co znajdzie się w ich zasięgu, w tym na ludzi. Są na szczycie łańcucha pokarmowego i nie mają naturalnych wrogów. 3. Wałęsak brazylijski. Wałęsak brazylijski to najbardziej jadowity pająk na świecie. Jego ukąszenie może być śmiertelne dla człowieka, a jad powoduje długotrwały, bolesny wzwód. Wałęsak brazylijski jest również znany ze swojego agresywnego zachowania i dużych gruczołów jadowych. 2. Hipopotam nilowy. Hipopotam nilowy jest jednym z najbardziej agresywnych zwierząt w Afryce. Ważący do 3 ton hipopotam może jednym kłapnięciem szczęk zabić krokodyla. Hipopotamy są odpowiedzialne za więcej ofiar wśród ludzi niż jakiekolwiek inne duże zwierzęta afrykańskie. 1. Komar. Najgroźniejszym zwierzęciem na świecie jest komar, a dokładnie jego samica. Te małe owady przenoszą śmiertelne choroby,
takie jak malaria, gorączka denga i żółta febra. Rocznie komary są przyczyną śmierci około 750 tysięcy ludzi. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza podróż przez świat najgroźniejszych zwierząt. Choć te stworzenia mogą być niebezpieczne, odgrywają ważną rolę w swoich ekosystemach. Jeśli spodobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących odcinków. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.